dzisiaj sprzed domku kempingowego w ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym postanowiliśmy uciec z miasta, odetchnąć trochę innym, czystszym powietrzem i trafiliśmy tak do województwa wielkopolskiego. Kemping czy ośrodek, w którym się znajdujemy, jest taki wyjątkowy, ponieważ można tutaj odnaleźć takie tchnienie PRL-u, którego właśnie szukaliśmy. Ale to nie tylko domki kempingowe, to też powiew historii, takiej historii XIX-wiecznej. Zwiedzimy i pokażemy Pałac Myśliwski Radziwiłłów. Antonina, mała wieś w gminie Przegodzice w powiecie ostrowskim w województwie wielkopolskim z niecałym 500 mieszkańców. Leży nad malowniczym stawem Szperek. Malutka wieś, ale bogata przyrodniczo i turystycznie. Znajduje się na skraju Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Znana jako siedziba wielkopolskiej gałęzi rodu Radziwiłłów. Jej nazwa pochodzi od imienia księcia Antoniego. To tutaj, na początku XIX wieku, oczarowany widokami książę, postanowił wznieść letnią rezydencję. W otoczeniu gęstych lasów powstał on, Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów. Jego budowa według projektu Karla Friedricha Schinkla trwała 2 lata. Główną konstrukcję wykonano z drewna, a posadowiono ją na fundamencie z rudy darniowej. Wypełniające ją mury ceglane obłożono modrzewiowymi belkami, co daje wrażenie budowli całkowicie drewnianej. Budynek został założony na rzucie ośmiokąta, który stanowi podstawę czterokondygnacyjnego korpusu głównego. Dobudowano do niego 4 niższe skrzydła, tak zwane ryzality. Mieszczą się w nich pokoje, a także wejście główne do pałacu i klatka schodowa. Pałac ma bardzo oryginalny kolor elewacji, wspaniale komponujący się z zielenią dookoła. To kolor tak zwanej żółci cesarskiej. Zdobią ją niebieskie ornamenty. Ten klasycystyczny pałac, w którym książę wraz z całą swoją rodziną prowadził bujne życie towarzyskie i artystyczne, odwiedzały ważne osobistości ze świata polityki i sztuki. Goście bawili w pałacu i spacerowali po parku urządzonym w stylu angielskim. Park z urokliwymi mostkami, kolumnami, po których pną się róże. Bujnymi rododendronami i okazami sędziwych drzew, pomnikami przyrody. Gęste zadrzewienie izoluje zespół pałacowo-parkowy od hałaśliwej, ruchliwej drogi. Z Antoninem związana jest historia nieszczęśliwej miłości. W księżniczce Elizie, córce księcia Antoniego, zakochał się ze wzajemnością książę Wilhelm Friedrich Ludwig Hohenzollern. I choć para darzyła się szczerym uczuciem, Hohenzollernowie nie zgadzali się na ślub. Dla nich był to mezalians. Pochodzenie dziewczyny nie było wystarczająco dobre dla pruskiej rodziny królewskiej. Wilhelm pod groźbą utraty przyszłego tronu zerwał z Elizą. Ostatni raz para spotkała się w czerwcu 1829 roku w Antoninie. 5 lat później księżniczka zmarła na gruźlicę. Z imieniem Wilhelma na ustach spoczęła w antonińskim mauzoleum. A przyszły król Prus nigdy nie zaznał szczęścia. Do śmierci pamiętał o młodzieńczej miłości.
Świadkowie mówili, że gdy umierał, podano mu portret Elizy. Drżącymi palcami dotykał oblicza swej ukochanej. Podobno przez krótką chwilę można było dostrzec na twarzy umierającego władcy delikatny uśmiech. Tak, z pewnością mury pałacu były świadkami wylewania łez, rozpaczy, ale i radości. Gospodarz gromadził wokół siebie ludzi sztuki i oddawał się twórczości artystycznej. Sam książę Antoni był wielkim miłośnikiem sztuki, był rysownikiem, wiolonczelistą, był również kompozytorem i mecenasem sztuki pięknej. Zatem nie dziwi fakt, że z wizytą w Pałacu Myśliwskim w Antoninie przebywał Fryderyk Chopin. Grał tutaj na fortepianie, co więcej dawał też lekcje gry na fortepianie młodziutkiej księżniczce w Wandzie Radziwiłłównie. Z całą pewnością prowadził na tarasach dysputy z gospodarzem pałacu, a jego utwory, jego piękna muzyka do dzisiaj rozbrzmiewa w jego murach. Fryderyk Chopin przebywał w pałacu dwukrotnie. Spędzał czas na towarzyskich rozmowach, grał i komponował. Dla upamiętnienia tej wybitnej postaci w pałacu utworzono salonik muzyczny z instrumentami z epoki, obrazami i litografiami. Jest tutaj też odlew dłoni kompozytora i jego pośmiertna maska. Miejsce sprzyjało działalności twórczej, wnętrze pałacu zachwyca. W trójkondygnacyjnej sali wypełniającej cały korpus pałacu wznosi się monumentalna, zdobiona porożami jeleni, dorycka kolumna pełniąca funkcję kominka. Wieńczy ją promieniście belkowany strop. Trofea myśliwskie to podobno jedyna taka kolekcja w promieniu kilkuset kilometrów. Olbrzymia myśliwska jadalnia. Obiad w Antonińskim Pałacu jadano podobno punktualnie o godzinie 6. Ja sam książę lubił dobrze i smakowicie zjeść ku uciesze swojego szefa kuchni. A lubował się w antonińskich przysmakach, wędzonych karpiach i dziczyźnie. Ja dzisiaj raczę się mrożoną kawą z uwagi na upał panujący na zewnątrz. Co więcej, w jadalni panował spokój. Potrawy spożywano w milczeniu, więc ja też mówię do Was półgłosem. Wokół sali na wysokości pierwszej i drugiej kondygnacji znajdują się galerie przesłonięte balustradami. Prowadzą do pokoi mieszczących się w skrzydłach pałacu. Chopin patronuje temu miejscu. Tu powstały jego introdukcja i polonez C-dur op. 3 na fortepian i wiolonczele oraz trio fortepianowe G-moll op. 8 zadedykowane Radziwiłłowi. Sam Chopin tak pisał o swoim pobycie w Antoninie w liście do przyjaciela.
Ostatni twój list odebrałem w Antoninie u Radziwiłła. Byłem tam tydzień. Nie uwierzysz, jak mi u niego czas mile zeszedł. Co się tyczy mojej osoby, byłbym tam siedział, dopóki by mię nie wypędzono. Lecz moje interesy, a szczególniej mój koncert jeszcze nieskończony, a oczekujący z niecierpliwością ukończenia finału, przenaglił mnie do opuszczenia tego raju. Twórczość Chopina pozostała w tym miejscu. Odbywa się tutaj między innymi międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W pałacu funkcjonuje hotel i restauracja. Właścicielem zabytku jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, prowadzące bogatą działalność kulturalną. Niedaleko od pałacu znajduje się zabytkowy kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej, wybudowany w stylu neoromańskim jako kaplica grobowa Radziwiłłów. W krypcie rodowej pochowano m.in. księcia Antoniego wraz z żoną Luizą. Również obok mauzoleum znajdują się mogiły rodu Radziwiłłów i rodów spokrewnionych. Po wędrówce śladami Radziwiłłów czas na rybę. W ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym Lido można ją złowić, można też zjeść w jednej ze smażalni. Sam ośrodek położony w cieniu drzew nad stawem, miejsc noclegowych jest tutaj na około 250 osób. Do wyboru całoroczne domki turystyczne, pokoje gościnne oraz pole namiotowe. My wybraliśmy domek, który w leśnym chłodzie stanowił atrakcyjną opcję na upalny dzień. Domek, co prawda, w średnim standardzie, ale całkowicie nam wystarczającym. W sezonie letnim brzeg zapełnia się plażowiczami i miłośnikami wodnych aktywności. Czynne jest kąpielisko strzeżone, wypożyczalnia sprzętu plażowego i wodnego, kajaków, łódek, wodnych rowerków. Są też wyznaczone stanowiska dla wędkarzy.
Również wieczory i noce antonińskie polecają się na spacer. Magia ciemności rozświetlana ciepłym blaskiem lampy i chłodnym blaskiem księżyca. Antonina, to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie i na szlaku.